4 września 1939 roku rozpoczęła się pacyfikacja Częstochowy, znana pod nazwą Krwawy Poniedziałek. Mieszkańcy wypędzani byli z domów i ustawiani pod karabinami w kilku punktach miasta, przede wszystkim w rejonie ulicy Strażackiej na Starym Mieście. Niemcy wydali rozkaz kładzenia się na ziemi, a każde poruszenie groziło śmiercią. Oprawcom chodziło o całkowite złamanie ducha mieszkańców. Tego dnia oprawcy zamordowali kilkaset częstochowian. Dzięki ówczesnemu pracownikowi Urzędu Miasta, Bronisławowi Kurkowskiemu, wiemy, kim byli zamordowani. Na podstawie jego dokumentacji sporządzonej podczas ekshumacji pomordowanych powstała książka Z krwawych dni Częstochowy, a następnie film fabularny Rocznica. Wydarzenia z 4 września 1939 roku uważa się za jedne z najbardziej brutalnych zachowań żołnierzy Wehrmachtu. Wbrew zakazowi okupanta, pracownicy Urzędu Miasta na czele z Bronisławem Kurkowskim zorganizowali godny pochówek zamordowanych mieszkańców na cmentarzu Kule.